Witam serdecznie, szczęść Boże. Mam kłopot, w moim lesie mączniak zaatakował moje dęby. Co prawda dęby są gdzieś takie, ale tym bardziej jest to niebezpieczne dla takich młodych egzemplarzy. Ale to jest żaden kłopot w porównaniu z tym kłopotem, jaki mają ci katecheci, którzy tracą swoje godziny czy etaty pod wpływem niżu demograficznego, jaki wchodzi do Polski i się odbija na liczebności klas na zamykanych szkołach. Jest to niewątpliwy problem. Jak go rozwiązać? Ja mam tylko jedną odpowiedź. Solidarnie. To znaczy, jeżeli w parafii mamy mniej godzin, jeżeli w szkole mamy mniej godzin, to jeżeli w szkole pracuje katechetka i ksiądz, to jeżeli mamy 4 godziny mniej, to mniej ma 2 godziny katechetka i 2 godziny ksiądz. Oczywiście dobrze by było, gdyby ksiądz zrobił taki piękny ukłon w stronę katechetki i nie pozwolił, żeby ona miała mniej godzin, a sam ciężar tego niżu demograficznego wziął na siebie. Przy okazji, nie wyobrażam sobie, żeby ksiądz pracujący w parafii pracował w szkole więcej niż na pół etatu. Jest to w moim rozumieniu nie do pogodzenia. Zawala się albo jedno, albo drugie. No, chyba że są jacyś herosi katechezy. W każdym razie ja do nich nie należę. Jeżeli mamy mniej godzin, jeżeli mamy 6 godzin mniej katechezy i nie można tego podzielić 3 na 3, bo tak naprawdę są to 3 klasy, wtedy solidarność powinna polegać na tym, że ksiądz ma mniej 2 klasy, a katechetka 1 klasę. Pamiętajmy o tym, że praca katechety często dla katechety jest jedynym źródłem utrzymania. W przypadku księdza pracującego w parafii tak nie jest. Parafia jest także i powinna być podstawowym źródłem utrzymania, w wielu przypadkach wystarczającym źródłem utrzymania. Nie możemy tak po prostu zostawiać na lodzie tych, którzy kiedyś przyszli z pomocą Kościołowi w dziele katechizacji, kształcili się, weszli do szkół, dzielnie katechizowali, katechizują i katechizować chcieliby dalej, ale nie zawsze mają taką możliwość. Pamiętajmy, że zawsze trzeba okazać szacunek i serce. I już bym się pożegnał, ale mam jeszcze pytanie, może ktoś będzie wiedział. Posadziliśmy w ogródku coś takiego, widzisz to na zdjęciu, a zapomnieliśmy, co to takiego. Zapomnieliśmy podpisać, to rośnie, zaczyna kwitnąć. I nie wiemy, co się z tym robi. Jeżeli ktoś odgadnie w tym, jaka to jest roślina, niech da mi znać, czy w komentarzu, czy w mailu. Będę bardzo wdzięczny. Szczęść Boże.